test, on umożliwia ocenę rozumienia na całej osi rozwoju umiejętności czytania. Żeby można go wykorzystywać w tym zupełnie początkowym etapie nauki czytania. Nasze doświadczenie z tym testem rozpoczyna się na przełomie pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. To te teksty, które są źródłem zdań do tego przypadkowego ich zestawiania, muszą być bardzo proste. I rzeczywiście one są na poziomie pierwszej klasy. Co nam nie przeszkadza oceniać stopień rozumienia czytanego tekstu przez najbardziej zaawansowanego akademika, który czyta zawodowo dużo i musi to rozumieć, co czyta. Jest to niebywała właściwość tego tekstu, że poprzez wykorzystanie tego samego materiału, chciałem przypomnieć, że tutaj bazujemy na tej zupełnie podstawowej obserwacji procesu czytania, a mianowicie, że czytanie zawsze u danej osoby zachodzi z tą samą efektywnością, że ono właśnie nie zależy od trudności tekstu, o czym już wcześniej mówiłem. Pod warunkiem, że celem czytania nie jest zdobywanie wiedzy, dlatego że wtedy dodatkowo w tym procesie uczestniczą dodatkowe elementy, które są odejściem od tego podstawowego dekodowania, które chcemy właśnie ocenić. Czyli testy prolekcja, one umożliwiają tą izolowaną ocenę tych dwóch wymiarów zupełnie niezależnie od siebie, umożliwiają właśnie dowolnie częste powtarzanie tego testu, ile razy zechcemy. To jest bardzo istotne, dlatego że przy wykonywaniu testu, jakichkolwiek testów, istnieje ten efekt pierwszej próby. W związku z tym, jeżeli chcemy ocenić powtarzalność tego pomiaru, możemy ponowić pomiar dwu, trzykrotnie i odrzucić te skrajne wartości, czy ewentualnie, tak jak postępujemy, wybrać najlepszy wynik, jaki udało się uzyskać dziecku w danej serii badań. Za każdym razem oczywiście dziecko otrzymuje inny zestaw tych samych wyrazów, ale zupełnie przypadkowo zestawionych w teście słów łańcuchowych i zupełnie innych zdań, które występują w przypadkowej zupełnie kolejności i są pobrane z przypadkowych opowiadań. Czyli występuje ten efekt przeciwdziałania uczenia się testów. To jest bardzo ważne. Mało tego, ponieważ te testy umożliwiają ocenę tych dwóch wymiarów umiejętności na całej osi rozwoju czytania, w związku z tym bardzo łatwo nam jest, jeżeli stwierdzimy na przykład, że w teście słów łańcuchowych dziecko potrzebowało 2,5 minuty, to powstaje pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale jeżeli powiemy, to jest czas, jaki potrzebuje dziecko na przełomie trzeciej i czwartej klasy, to te miary, które uzyskujemy w tym teście, odnosimy do tego fizjologicznego rozwoju umiejętności czytania, tych dwóch wymiarów. O tym, że to izolowane poznanie tych dwóch wymiarów jest tak istotne, wiemy już, dowiedzieliście się Państwo o tym w pierwszym wykładzie, który wprowadzał tą dwuwymiarową ocenę umiejętności czytania i ten podział tej umiejętności w populacji. To znaczy, że mamy tą grupę normalnie czytających, grupę niespecyficznych trudności w czytaniu, dysleksji i hiperleksji. Otóż badany otrzymuje najpierw do wypełnienia
taką prostą instrukcję, w której proszony jest, czy informowany, że właśnie na odwrocie tej kartki z drugiej strony w dwóch kolumnach wypisano pary różnych wyrazów bez odstępu między nimi. Twoim zadaniem jest rozdzielenie znajdujących się w parze pionową kreską, słów znajdujących się w parze pionową kreską. Spróbuj na przykładzie. No więc tutaj w tym łańcuchu, proszę zobaczyć, no, są dwa wyrazy, kot i pomidory. Okładka sito. Kasza słońce. Sitko szynka i tak dalej. I jeżeli badany wypełni tutaj tą stronę prawidłowo, my mamy możliwość skontrolowania, czy zrozumiał, o co w tym teście właściwie chodzi. Czyli mamy pewność, że będzie wiedział, co ma robić, gdy otrzyma ten już prawdziwy test. Tych wyrazów tutaj jest w dwóch kolumnach aż 48 i oczywiście włączamy stoper i badany stawia kreski we właściwym miejscu. W momencie, kiedy zakończy, wyłączamy stoper i rejestrujemy czas. Często jest tak, że widzimy, że w miarę jak dziecko wykonuje ten test, to idzie mu to coraz trudniej. I w związku z tym jest taką wskazówką, aby po wykonaniu pierwszej kolumny zarejestrować pół czas, jak długo trwało rozwiązanie tutaj tego testu w pierwszej kolumnie i następnie badany wykonuje drugą kolumnę. Jeżeli te czasy niewiele różnią się od siebie i powiedzmy liczba błędów popełnionych jest taka sama, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w kolejnej próbie badany wykonywał ten test jednocześnie w tych dwóch kolumnach, to znaczy kolejno w dwóch kolumnach. Jeżeli jednak te czasy różnią się od siebie, to w kolejnym badaniu prosimy o wykonanie tylko pierwszej kolumny, rejestrujemy czas i po chwili relaksu badany wykonuje drugą część. O co tutaj chodzi? Otóż mogą wystąpić dwa rodzaje właśnie takiego zmęczenia. Jedno, które łączy się z tym wysiłkiem, powiedzmy, ze strony narządu wzroku, mówimy z tą czynnością postrzegania wzrokowego, będę o tym mówił później, i drugi, który łączy się z takim, powiedzmy, wysiłkiem intelektualnym. Ten test, jeżeli mamy go wykonać poprawnie i szybko, wymaga określonej koncentracji uwagi. I okazuje się, że niekiedy występuje ten efekt akumulowania się zmęczenia, co może mieć wpływ na wynik. W związku z tym proponujemy, żeby dziecko wykonało te dwie kolumny w dwóch kolejnych krokach. Następnie sumujemy ten czas i mamy tą ostateczną, definitywną miarę tego parametru, którym w tym przypadku jest czas potrzebny do wykonania testu. Oczywiście trudno byłoby tutaj kontrolować każdy wyraz ręcznie, czy kreska postawiona jest w tym prawidłowym miejscu. W związku z tym mamy takie nakładki, które umożliwiają bardzo szybkie zweryfikowanie poprawności podziału. Jeżeli po nałożeniu takiej nakładki okaże się, że dziecko postawiło kreskę poza tym prostokącikiem, jest to oczywiście podział błędny. Przykładowo mamy wyraz aktorka, meta. Podział jest pomiędzy literką A i M. W kolejnym wyrazie rana, konkurs, podział między A i K. No tutaj jest orzeł i namiot. Dół,
piosenka. Proszę zobaczyć, ten podział, to miejsce podziału występuje w przypadkowych miejscach. No tutaj po 7 znakach literowych, tutaj po 3 znakach literowych, czyli to jest to zróżnicowanie, ta przypadkowość i zablokowanie tej możliwości nauczenia się tych prawidłowych podziałów, tym bardziej, że kombinacja tych samych wyrazów właśnie nigdy nie występuje. Oczywiście po wykonaniu takiego testu musimy zweryfikować poprawność jego wykonania. I oczywiście tutaj sprawdzanie każdego kolejnego wyrazu zajmowałoby bardzo dużo czasu. I można by oczywiście także popełnić błąd. W związku z tym opracowaliśmy taką nakładkę, która umożliwia bardzo szybkie zweryfikowanie poprawności. Otóż jeżeli w tych wyrazach, które przed chwilą odczytałem, kreska znajdzie się w obrębie tutaj tego prostokąta, wiem, że podział został dokonany prawidłowo. Tutaj jest prostokąt pomiędzy literką A i K, E i N. Umożliwia to bardzo szybką ocenę poprawności i właściwie eliminuje ten element subiektywizmu w ocenie wyników testu. Przechodząc do omówienia tej części dotyczącej oceny rozumienia czytania, instrukcja dla badanego wygląda bardzo podobnie. Otóż jest informowany, że na odwrocie tej kartki z instrukcją są zdania, które nie tworzą opowiadania i że słowa rozpoczynające zdanie napisane są z małej litery. Zdania nie kończą się kropką, jedynie imiona własne zapisane są z dużą literą. Zadaniem badanego jest uważne przeczytanie zdań i postawienie pionowej kreski w miejscu, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie zdanie. Czyli trzeba rozdzielić zdania kreskami. Spróbuję teraz wykonać test. Życzymy babci 100 lat zdrowia. Zbieraliśmy muszelki. Mogę powiedzieć, zbieraliśmy muszelki w pierwszej klasie, ale to nie za bardzo ma sens. Jeżeli czytam dalej, w pierwszej klasie Jurek wygrał szkolne zawody szachowe, wiem, że tutaj powinienem postawić kreskę rozdzielającą te zdania. Wcześnie rano Jaś idzie do szkoły razem ze swoim bratem. W Wigilię do stołu zasiada cała nasza rodzina. Chłopcy są coraz bliżej bramki przeciwnika. Przerażona siostra krzyczała i płakała. Tym razem Jaś bardzo chce wygrać. Osiołek pozwalał się głaskać. Razem z Michałem oglądamy jego kwiaty. Podobnie jak w przypadku testu słów łańcuchowych, dysponujemy nakładką, która umożliwia ocenę poprawności wykonania czy zaznaczenia granic między kolejnymi zdaniami. Zdrowia zbieraliśmy, czyli do zweryfikowania poprawności wykonania nie musimy prześledzić całego tutaj tego testu, jedynie te miejsca, w których widzimy, że kreska jest postawiana w miejscu, które nie pokrywa się z tym tutaj prostokącikiem, możemy łatwo dostrzec, że badany popełnił błąd. Pragnę tylko przypomnieć, że jeżeli liczba błędów jest 2 lub wynosi 2 lub mniej, uważamy, że jest to miarodajny test. Jeżeli przekracza 2, z osobą badaną musimy omówić istotę tego błędu, który popełnił. No, głównie polega to na tym, że badany musi uzmysłowić sobie, że nie wystarczy tylko czytając, jak gdyby zamknąć tą myśl, ale trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy to, co dalej
pozostało, można włączyć jeszcze do tego samego zdania, czy raczej z kolejnym, następnym zdaniem tworzy to sensowną całość. Jeżeli dysponujemy już tymi dwoma miarami czasu, pomiarami czasu koniecznego do wykonania testu słów łańcuchowych i testu zdań łańcuchowych, no powinniśmy teraz z tych dwóch miar stworzyć jakąś wypadkową ocenę rozwoju umiejętności czytania. Chciałem jedynie Państwu zwrócić uwagę na to, że ilość materiału leksykalnego, który jest wykorzystywany w teście słów łańcuchowych, jest no, bez porównania mniejszy niż w przypadku zdań łańcuchowych. I oczywiście może zachodzić tutaj, powstać pytanie, dlaczego tak? Otóż ta proporcja została dobrana w taki sposób, aby czas, jaki jest potrzebny dla wykonania testu podziału słów łańcuchowych i testu rozumienia w zdaniach łańcuchowych, żeby on był zrównoważony. To znaczy, jeżeli rozwój funkcji czytania następuje równomiernie, nie jest zaburzony, to wtedy czas konieczny do wykonania jednego i drugiego testu właściwie powinien być zbliżony. Jeżeli teraz okazuje się, że któryś z tych czasów no bardzo odbiega od drugiego, mamy do czynienia z niezrównoważonym rozwojem funkcji czytania. Te dwa czasy konieczne do wykonania testu podziału słów łańcuchowych i podziału zdań łańcuchowych nanosimy na jeden tutaj wykres. Na osi poziomej mamy odłożone czasy konieczne do wykonania testu słów łańcuchowych, zaś pionowo podziału zdań łańcuchowych, czyli rozumienia czytanego tekstu. Zazwyczaj na tego typu wykresach zwrot osi czasu jest od strony lewej do strony prawej. Tutaj niejako będąc sprowokowanymi ocenami rodziców, którym przedstawialiśmy takie wyniki, akurat postąpiliśmy odwrotnie. To znaczy najkrótsze czasy, czyli najbardziej zaawansowany poziom dekodowania fonologicznego jest po stronie prawej, czyli czasy narastają w lewą stronę. Podobnie to najbardziej zaawansowane rozumienie jest na górze i czasy rosną tutaj w dół. Czyli posuwając się w dół, coraz więcej czasu jest potrzebne do rozwiązania testu, coraz niższy poziom rozumienia. Tutaj ten taki ciemny obszar, zakropkowany obszar, to są graniczne wartości, można powiedzieć ograniczenie fizjologiczne dekodowania tekst, dekodowania słów łańcuchowych, dekodowania fonologicznego w teście słów łańcuchowych. I proszę zobaczyć, nikomu nie udało się do tej pory wykonać tego testu w czasie krótszym od 30-35 sekund. Podobnie, jeżeli chodzi o test zdań łańcuchowych. Do tej pory nie spotkaliśmy osoby, która mogłaby ten test wykonać w czasie krótszym od 30 sekund. Oznacza to, że nasza fizjologia nakłada ograniczenie na efektywność procesu czytania. I próbując zastanawiać się, na czym ona polega, na czym to ograniczenie polega, prawdopodobnie wiąże się to z tą naszą zdolnością manipulowania pojęciami. My powyżej pewnej prędkości, czy powyżej pewnej efektywności nie możemy w sposób logiczny analizować powiązania między izolowanymi znaczeniami wyrazów. Czyli jeżeli dziecko na przykład w czwartej klasie potrzebuje 2 minuty na wykonanie testu słów łańcuchowych,
i około 2 minuty na wykonanie testu zdań łańcuchowych, to możemy powiedzieć, że ten rozwój jest zrównoważony. Być może w tym samym czasie rówieśnicy tego dziecka potrzebują znacznie krótszego czasu na wykonanie tego testu. Ale mamy pewność, że ten właściwie to opóźnienie w rozwoju umiejętności czytania u danego dziecka jest spowodowane niespecyficznymi trudnościami w czytaniu. On po prostu w jednym i drugim aspekcie czytania ma kłopoty, ma trudności. Jeżeli natomiast zdarzy się tak, że dziecko całkiem dobrze rozumie i na przykład jest tutaj na poziomie tych bardzo krótkich czasów koniecznych do wykonania testu zdań łańcuchowych, a ma bardzo długie czasy dekodowania, czyli rozwiązania testu słów łańcuchowych, to proszę zobaczyć, wtedy wchodzi w obszar dysleksji. Przypominam, że jest to ten obszar, w którym bardzo słabemu dekodowaniu fonologicznemu towarzyszy całkiem dobre rozumienie czytanego tekstu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to jest, kiedy dziecko świetnie dekoduje, potrzebuje zaledwie 1 minuty, żeby rozwiązać test słów łańcuchowych, a jednocześnie bardzo długiego czasu do rozwiązania testu, jeżeli w ogóle to jest możliwe, testu zdań łańcuchowych, to wtedy mamy tutaj obszar hiperleksji. Czyli ta przestrzeń możliwych wyników jest podzielona na ten obszar zrównoważonego rozwoju czytania, tego proporcjonalnego, w którym relacja między dekodowaniem fonologicznym a rozumieniem czytanego tekstu jest prawidłowa. Oczywiście ona może być opóźniona, ale jest prawidłowa. Oraz obszary tego podwójnego zdziwienia, kiedy zaskakuje nas, jak źle dekoduje, jak wiele czasu potrzebuje na rozwiązanie testu słów łańcuchowych, a jednocześnie jak mało czasu dla zrozumienia czytanego tekstu. I odwrotnie, to zdziwienie podwójne jest także w przypadku hiperleksji, kiedy nie możemy pojąć, jak przy tak efektywnym dekodowaniu mogą wystąpić tak duże trudności w rozumieniu czytanego tekstu. I chciałem tutaj od razu zwrócić Państwa uwagę, że te propozycje terapeutyczne, czyli propozycje pewnych sposobów kompensacji tych trudności są zupełnie różne w zależności od tego, do którego z tych trzech obszarów zaliczymy wyniki badania. One dopiero ukierunkowują, czy wskazują tą prawidłową drogę postępowania terapeutycznego. Zatem punktem wyjścia dla terapii jest ilościowa, stricte ilościowa ocena postępów, jakie dziecko czyni w trakcie procesu terapii. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że to, co robimy, jest rzeczywiście skuteczne.